Hej, hej ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Diablo 3. Słuchajcie, jesteśmy w katedrach w poziomie drugim. I lecimy sobie znaleźć tą wieżę całą. I znaleźć tą taką pajęczycę. Ja to mówię na nią pajęczyca, bo kurde, ona nie wygląda wcale na skorpiona, tylko na pająka, no ale dobra. Tak samo Kane coś tam pieprzył jakiś czas temu, że o, że to te skorpiony to co chodzi, nie tego. Skorpiony, jak chuj. Dobra, co my tu mamy? Kilka odnóg jest. Dobra, pójdziemy tędy. Jak coś, to się wrócimy. O, proszę, proszę, kogo my tu mamy? No, dają radę chłopaki, nie? Jeszcze oni się ruszają, uciekają. No i byłoby na tyle, widzę. O! Coś tu jest, coś tu jest. Przeklęta kapliczka, proszę bardzo, pozostały czas. Dobra. Możemy się troszkę z nimi pobawić teraz. Mam nadzieję, że damy im radę. I że coś fajnego z tej kapliczki wypadnie. Okej. Jeszcze jeden. O, ty gnojku. No, gdzie uciekasz? Kurde, nie wiem, czy im się czas w sumie skończył, czy powstrzymałem wszystkie fale. Nie zauważyłem nawet. O, diamencik nawet wypadł. Nieźle. Nieźle, nieźle. Nie chcę tego zakładać. Jakoś wolę hełmy. Bardziej mi się nawet podobają. To jest do szamana w ogóle. Teraz znowu mamy wybór jakiejś odnogi. Dobra, idziemy tutaj. Nie da się tego zrobić. Bogowie prowadzą mą dłoń. Jest i level. Za co? Kiedy zostałem templariuszem, marzyłem, że pewnego dnia zaatakuję piekło. Niczego nie pragnąłem bardziej. Zwiększę zdolność na krótki czas. Dajmy to. No i w sumie nic już więcej nie wezmę. Nic ciekawego tutaj nie ma. Witamy mocarza, witamy. Chodź tutaj. A! Daję radę, daję radę! Cóż za potworne stworzenie! Widzę wszystkie twoje słabości. Tak myślałem, że to ślepy zaułek. Ojku. Dobra, pójdziemy w takim razie tutaj. Zobaczymy, czy tam coś będzie. Ja pierdzielę. No to po moich planach muszę się cofać aż tutaj. Chyba, że będziemy musieli się cofnąć aż na sam tam szczyt, na samą górę. No to już w ogóle będzie super.
No dobra, idziemy w tą stronę, w lewo. Zobaczymy, co tutaj będzie. O! Następni. Gin pod falami wiecznego przypływu. Dobra. Tutaj ścieżka prowadzi, czyli jest dobrze. Chyba, że znowu będzie takie, wiecie, kółeczko i do widzenia. W sumie nic się nie pomyliłem. Nic, a nic. No bez jaj, że ja teraz muszę iść tam na samą górę, chyba, że tu jest przejście, ja go nie zauważyłem. Bo już kiedyś miałem taki motyw gdzieś. Że ja łażę, szukam, kurde, gdzie to przejście może być? Szukam, chodzę, dalej, nie ma. Wnerwiam się. A okazało się, że to jest właśnie taki mały kawałeczek nieodkryty i tam jest takie wąziutkie przejście. Tak, tak, tak Diablo potrafi czasami strollować. No, mam nadzieję, że nie w tym momencie. No nie. Akurat w tym momencie mnie nie truje. O, Jesus. No to musimy zapieprzać tam. Ale żal. No nic, tak to bywa. Ale przynajmniej coś tam żeśmy zebrali. Pierdoły, bo pierdoły, ale zawsze coś. Nie wiem, czy tą buławę mogę włożyć temu tutaj na rękę? Raczej nie. No nic. Dobra, to była ta kapliczka. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Może tutaj gdzieś jest odnoga jeszcze jedna, ja nie zauważyłem. A no nie ma. Czyli ewidentnie na górę, musimy iść tam na północ. Tam. O! Goblin, goblin, goblin! Dobra, pięknie, pięknie. To się opłacało tutaj iść w tym momencie. Tu mamy dwie odnogi, widzę znowuż. Aj, którą by tu wybrać? Dzień pod falami wiecznego przypływu. Dobra, pójdziemy tędy i zobaczymy. Jak się znajdzie, to się znajdzie, jak nie, to nie. O! Dobrze, idziemy! Zamknij tam ryj. Dobra. Jest, jest, jest przejście. O! O! Mam nadzieję, że się nie przeliczysz. Dobra, kolejny poziom. Ale tutaj nie jest daleko. O kurde, elitki. Milutko, milutko, nie powiem. Dobra. Spróbuję tak przelecieć, kurde, te poziomy tutaj szybko. Żeby tam się dostać już na dół. Bo ona gdzieś tam czeka. Ona tam czeka, kurczę, i trzeba ją zatłuc. Nie pamiętam, ile właśnie tutaj było tego łażenia. Gniew Ikara.
No na pewno nie tędy, chociaż? No nie. Ślepy zaułek, jakby to szlak. Dobra. Suchy drą ich ciało. Posłuchaj ich krzyk. Jakaż to słodka muzyka. Aha, czyli tak czy siak trzeba było przejść całość. No dobra. Jest i poziom drugi. I nie wiem, czy to właśnie tego, tych poziomów tutaj nie było, chyba ze trzy. Tak blisko, że niemal czuję twój oddech na skórze. To oczekiwanie jest podniecające. Ciekawe, czy na tym poziomie też będą jakieś mocniejsze stwory. O, też są, no i super. Dobra, tutaj są schody. O, znowu goblin. Patrz jak spieprza, no co za frajer mały. Dobra, mamy to wszystko. Teraz trzeba złazić na dół. Jest, jest jakaś sala większa. A, co my tu mamy? Broń dwuręczna, to raczej nasz temperycz tego nie podniesie, ale to już tak, bo on jest jednoręczny. O właśnie. No właśnie, dobra, to zrobimy tak, cofniemy się. Cofniemy się do miasta i wrócimy na to samo miejsce. Ja sobie poprzerabiam troszkę tych rzeczy. A, dobra. Jak w ogóle u mnie jest to... Aha, nie wiem. Kurczę. Dobra, nieważne, są w sumie też grosze. Chciałem zobaczyć, ile to ten, ile tych mam. 315, a to dobra. To przerabiam jeszcze. A, nie naprawiłem tego, kurde. Aj, zapomniałem. Co, taka cisza? Patrzcie, jakie gówno wielkie, ja pierdolę, co to jest w ogóle? Jest. Jest i ona. Nie mogłam się tego doczekać. Ja w sumie też. Dobra. Patrzcie, 50% już ona nie ma. Niszka już coraz silniejsza, naprawdę. A! Uciekła! Szmacira, no. A pierdzielona.
Gdzie jesteś tutaj? A ci to kurde. Aj, jak mi przykro. Dobra, musimy zniszczyć teraz serce. No i by było na tyle w sumie. Jest tutaj, widzę ten. Aha, musimy teraz zabić Asmodana. Aha, czyli musimy iść tutaj. Ojej. Nie da się, kurczę, niestety ten... szurać po tych, po schodach. Wywalczyliśmy sobie drogę w głąb krateru. Asmodan musi być blisko. Pewnie tak. Dobra, to wszystko jest do wywalenia jak na razie. Do witalności. Po co mi witalność? Po jasną cholerę. Sam chłam widzę. To jest ostatnia miejscówka już. Zobaczmy, może on gdzieś jest blisko? Ten cały Asmodan. Może go na szybkości rozwalimy? W sumie tutaj jakiś tam mocniejszych potworów coś nie widzę. Czekajcie, tu nie wejdziemy. A! Są jednak! Cholera jasna! Dobra. O, skrzynia. Milutko, milutko. Ale ich się tu narobiło. Ja pierdziele. Użyć tej zdolności. No, troszkę ich tutaj było. No, jest przejście. Serce grzechu. Zabij Asmodana w sercu grzechu, czyli to już jest tutaj. On już tutaj gdzieś na mnie czeka. On mnie czuje. No, jest plansza. Także będzie i Asmodan. Nepalemska wywłoko. Kiedy kamień dusz zagości w mym ciele, siedmiu złączy się we mnie w jedność. Stanę się sumą wszystkich piekieł, najwyższym złem. No dobra. Myślałem, że on będzie mocniejszy, ale jak widzę, że już tak mu spada HP, no to... Patrzcie, jak on schodzi szybko. Ja pierdzielę. No, dzwony dają radę. Dzwony są świetne. Gin! Legendar. Dupa tam, cholera. Jest! Miecz jakiś. A, to nie dla mnie pewnie. Znając życie. Udało nam się. Leo, szybko. Zamknij jestestwo Asmodana w kamieniu duszy.
trupy. Nie śmiałem nawet o tym marzyć. Całe zło uwięzione w kamieniu. Gdy go zniszczymy, wieczny konflikt nareszcie dobiegnie końca. Zniszczenie kamienia to nie lada wyzwanie. Wymagane są rytuały. Musimy wrócić do twierdzy i poczynić ostateczne przygotowania. Dobra, pozbierajmy w takim razie te nasze przedmioty, co nam tutaj powypadały. I zobaczmy. Tu mamy legendarny miecz, którego pewnie nie założymy na naszą postać. Broń jednoręczna, ale nasz za to Templariusz się ucieszy z niej i to zajebiście. Nie. Ciało mnie to nie zdziwiło. Chociaż ten 180. Trucizna. A dobra. On sobie tam może łazić w sumie z najgorszym syfem i tak sobie da radę, nie? Dobra, to jest do wywalenia, to też. Chyba wszystko. No świetnie. Wszystko do wywalenia, nic, kompletnie nic. Muszę wrócić. Masakra. No i ładnie. Troszkę już tego się nazbierało. Co nam porucznik jeszcze powie? Zobaczmy. Wiedziałem, że Asmodan nie może się z wami mierzyć. Gdzie Adria, Lea i Tyrael? W zbrojowni pewnie świętują. Powinnaś do nich dołączyć. Okej. Pewnie tam dołączymy, ale jeszcze coś dostaliśmy w sumie. Do zręczności i do witalności, ale takie, kurde, jakieś to chłamowate, że aż mi szkoda. Więc zakładać na dupę. Dobra. No nic, kochani, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, łapa w górę, no i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!